Na placu tłum gęstniał z minuty na minutę. Pracownicy wypełnili cały plac. Z budynku administracyjnego wyszli przedstawiciele załogi z Czesławem na czele. Zewsząd przekrzykiwano się z pytaniami, propozycjami i sugestiami. Czesław uspokajał i tłumaczył. Podał zapisaną kartkę Zdziśkowi, a ten wdrapał się na drewniane skrzynie leżące przed halą obróbki mechanicznej i z wielkim przejęciem odczytywał postulaty strajkowe. Na placu zaległa cisza. Każdy chciał usłyszeć, jakie warunki kolejarze stawiają władzy. Było ich kilkanaście i dotyczyły zagadnień i problemów przedstawianych przez pracowników. A więc podwyżka płac, przyznawanie dodatku do pensji po każdej podwyżce cen, podniesienie zasiłków rodzinnych, wybór do nowej rady zakładowej przedstawicieli pracowników, a nie osób wskazanych przez kierownictwo i aktyw partyjny. Awanse i nagrody powinny obejmować wszystkich pracowników w jednakowym zakresie i powinny być jawne. Dostęp do wczasów i innych form wypoczynku powinien być dostępny dla wszystkich pracowników. Należy także poprawić warunki pracy i zapewnić załodze należną odzież ochronną i środki czystości. Zwiększyć zaopatrzenie nie tylko w sklepiku zakładowym, ale także w całym regionie. Wprowadzić wszystkie wolne soboty. Zakazać wstępu na teren zakładu osobom spoza załogi. I nie wyciągać restrykcji w stosunku do pracowników biorących udział w strajku, a zwłaszcza nie pociągać do odpowiedzialności pracowników reprezentujących załogę. Ze swej strony strajkujący zapewniają porządek i bezpieczeństwo na terenie zakładu. Po przedstawieniu załodze postulatów, gdy już zaczęto się rozchodzić, od brygady porządkowej przy szlabanie na wjeździe do lokomotywowni przybiegł goniec i zakomunikował, że do zakładu zbliża się kilkuosobowa delegacja. Jako zaraz pojawił się otyły jegomość w otoczeniu kolejowych zwierzchników i partyjnych liderów. Kierowali się oni do budynku administracyjnego, dlatego też pracownicy cofali się po kilka kroków do tyłu, tworząc przybyłym przejście, z ciekawością im się przypatrując. Gdy przybysze zniknęli za drzwiami gabinetu naczelnika, po chwili zjawił się na placu sekretarz zakładowy partii, jednocześnie majster brygar gospodarczych. Odszukał wzrokiem swoich pracowników, podszedł do kilku z nich i coś im tłumaczył. Oni podeszli do grupy, w której znajdowali się przedstawiciele komitetu strajkowego i chwilę z nimi się naradzali. Potem udali się, by po kilku minutach wjechać na plac dwoma akumulatorowymi wózkami. Ustawili jeden przy drugim i przy tak utworzonym podejście podstawiono skrzynkę służącą za schodek. Pojawił się nawet mikrofon i nagłośnienie przyniesione z sali wykładowej. Gdy było wszystko gotowe, poinformowano o tym naczelnika. Wówczas przedstawiciele władz podeszli do platformy i po wdrapaniu się na nią rozpoczęli swoje wystąpienia. Rozpoczął przewodniczący Rady Zakładowej od przedstawienia nieznanego tęgiego jegomościa. Był to wicewoda lubelski oddelegowany do negocjacji z robotnikami w strajkujących zakładach pracy. Jeszcze przedstawiciel władzy nie zdążył powiedzieć żadnego słowa, jak z tłumu poleciały wyzwiska i pretensje pod adresem przewodniczącego Rady Zakładowej. Po której stronie jesteś, palancie? Złaź tu do nas. Tak bronisz pracowników? Wspólnik komuchów, czerwony zdrajca, precz z Czerwoną Radą, żądamy nowych wyborów.